Katastrofa była bliska, ale jednak udało im się przynajmniej na razie opanować tą sytuację. Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, w którym jak zwykle informacji nie brakuje, pomimo tego, że mamy dzisiaj. 1 maj, czyli startuje nam nowy miesiąc. Dzisiaj bez sesji na GPW, ale pamiętajmy, świat nie daje o sobie zapomnieć. Mamy ciekawe informacje, z którymi warto się zapoznać i być na bieżąco, aby wiedzieć, że wystartował super tydzień. I wczoraj już robiłem o tym materiał. Jak jeszcze nie miałeś okazji się z nim zapoznać, to zapraszam na mój drugi kanał. I tutaj poznasz konkretne daty, godziny i przede wszystkim wydarzenia. Które będą się działy już w tym tygodniu: Super Środa, Super Czwartek, Super Piątek. No i oczywiście informacje, które potrafią wstrząsać rynkami. Tak więc warto być na bieżąco i się z tymi informacjami zapoznawać. Dzisiaj również nas szybko zerkniemy, co ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagranicznych, bo stanem jak najbardziej pracują. GPW zamknięta, tak więc podsumowania GPW nie będzie, ale te wszystkie elementy, które powiedziałem wcześniej, są przed nami. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. Jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dzisiaj również leciały dodatkowe materiały w przeglądzie sektorowym. Przypominam, że również na weekendzie te nagrania się pojawiły, między innymi oglądaliśmy potężną ilość spółek z Dodatkowo spółki z sektora OZE. Dzisiaj również materiał w portfelu Krypto. Bieżąca sytuacja, podsumowanie w portfelu dywidendowym w Grosiku. Tak więc, jednym słowem, dużo się dzieje i również warto tam być i warto być na bieżąco. Wszelkie linki znajdziesz bezpośrednio w opisie. Zachęcam również do aktywności na karcie Społeczność, bo wiemy, że w środę poznamy tą najważniejszą decyzję dla rynków, czyli kolejne. Podwyżki stuprocentowych być może w Stanach Zjednoczonych, i tego dotyczy nasza najświeższa ankieta. Jak na razie oddanych zostało 354 głosy. Za każdy głos oddawany w każdej ankiecie duże dzięki. Pozostałe pytania znajdziesz oczywiście pod spodem. I jak widzimy, jeżeli chodzi o tą decyzję, która w środę zapadnie, głosy rozkładają się następująco. Stopy procentowe bez zmian. 40%, podwyżka o 25 punktów bazowych, 44% głosujących. Obniżki spodziewa się 7%, podwyżka o 55% i 75 punktów i więcej 5%. Jak będzie, czas pokaże, na pewno jest to kluczowe wydarzenie tego tygodnia. A przypominam, że w czwartek EBC również nie dał sobie zapomnieć. Tak więc warto śledzić właśnie te informacje, pomimo tego, że w środę też sesji na GPW nie mam I teraz już przechodzę do konkretów, tak więc lecimy z pierwszymi ważnymi informacjami. Berlin barykaduje się przed świętem pracy. Supermarkety, banki i inne obiekty Berlina wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia. Część z nich dosłownie się barykaduje, zasłaniając okna drewnianymi paletami. Chcą w ten sposób zabezpieczyć okna przed rozbiciem przez kostkę brukową albo pomalowaniem graffiti. Stolica Niemiec zamurowuje się i nie jest to nowy widok. Z policyjnych analiz ryzyka pierwszomajowych demonstracji wynika, że z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się użycia butelek, materiałów pirotechnicznych lub kamieni jako pocisków przeciwko funkcjonariuszom policji. Atakowane mogą być także obiekty o charakterze kapitalistycznym i związane z represjami, wskazuje raport. Potencjał zamieszek w stolicy, szczególnie 1 maja, jest wysoki. W tym roku policja także się ich obawia, dodaje bild. Dlatego w poniedziałek na służbie w stolicy będzie 6300 policjantów nie tylko z Berlina, ale także z innych krajów związkowych oraz z Policji Federalnej. Francuzi znów wychodzą na ulicę. Francuzi szykują kolejne demonstracje, by przeciwstawić się rządowej reformie emerytalnej. Zdaniem związków zawodowych to będzie historyczne święto pracy. Spodziewamy się nawet 1,5 miliona uczestników. Warto wspomnieć, że w całym kraju porządku ma pilnować 12 tysięcy policjantów i żandarmów, z czego 5 tysięcy w samym Paryżu. Będzie to pierwszy protest od 2009 roku organizowany przez 8 głównych francuskich związków zawodowych, podkreśla AFP. Joe Biden odwiedzi ten kraj jako pierwszy w historii urzędujący prezydent USA. Ciekawe jaki ma pretekst. No to wczytajmy się w szczegóły. Prezydent USA Joe Biden złoży 22 maja wizytę. Papui Nowej Gwinei, poinformował minister spraw zagranicznych tego państwa. Będzie to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta USA w Papui Nowej Gwinei, drugim najludniejszym państwie Oceanii. Możliwe, że Biden spotka się także z liderami 14 państw Oceanii, z którymi wcześniej będzie rozmawiał odwiedzający w tym samym czasie Port Moresby premier Indii. Krótka wizyta Bidena. Papui Nowej Gwinei pokazuje dążenie USA do przeciwstawienia się rosnącym wpływom Chin w tym strategicznym regionie, komentuje Reuters. Papui Nowej Gwinei, położonej na północny wschód od Australii, mieszka około 9,5 miliona osób. Kraj jest słabo rozwinięty, ale ma bogate złoża surowców. W 2018 roku port Morsby odwiedził z wielką pompą przywódca Chin, Xi Jinping. USA i Australia są zaniepokojone szybkim wzrostem chińskich inwestycji w regionie, zaznacza agencja AFP. Jak dodaje? Pojawiły się też obawy, że rząd w Pekinie dąży do wybudowania bazy wojskowej w Papuji Nowej Gwinei. Doprowadziło to do rozbudowy bazy marynarki wojennej należącej na północno wschodnim skraju państwa wyspie Manus. Obiekt będzie używany przez floty wojenne Papuji Nowej Gwinei, Australii i USA. Według archiwów Amerykańskiego Departamentu Stanu, sięgających początku XX wieku, żaden z urzędujących prezydentów USA nie odwiedził tego kraju. Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, aby pomóc w skutecznej walce z algorytmem YouTube'a, wystarczy, że wrzucisz łapę w górę oraz pozostawisz po sobie ślad w komentarzu. Wystarczy nawet jedno słowo. Dzięki i lećmy dalej, bo jak widzimy, napięcie pomiędzy USA a Chinami cały czas rośnie. Departament Stanu USA wezwał w sobotę Chiny do zaprzestania nękania filipińskich jednostek na Morzu Południowochińskim. Jednocześnie Waszyngton zapewnił o swym poparciu dla Manili w okresie rosnących napięć geopolitycznych, a szczególnie zaostrzonych stosunków z Pekinem. Filipińska Straż Przybrzeżna ogłosiła w piątek, że na spornym Morzu Południowochińskim doszło do konfrontacji pomiędzy jej okrętami a jednostkami chińskimi, które wykonywały niebezpieczne manewry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oznajmiło tego samego dnia, że filipińskie jednostki wpłynęły na chińskie wody i wykonały celowe, prowokacyjne ruchy. Chiny uważają prawie całe Morze Południowochińskie za swoje własne, co stoi w sprzeczności z roszczeniami kilku innych państw regionu, w tym Filipin, które wielokrotnie wzywały Chiny do zaprzestania agresywnych działań na tych wodach. W 2016 roku Międzynarodowy Trybunał przyznał rację Manili, ale Pekin nie uznał tego orzeczenia. Władze USA i Filipin zawarły niedawno porozumienie, zgodnie z którym amerykańska armia będzie miała dostęp do czterech dodatkowych baz wojskowych na Filipinach. Trzy z nich leżą na wyspie Luzon, niedaleko Tajwanu, a jedna w prowincji Palawan, blisko spornych obszarów Morza Południowochińskiego. Media oceniały, że pozwoli to Waszyngtonowi na domknięcie łuku sojuszników otaczających Chiny. To zobaczmy, czym chwalą się Chiny. Donosi Business insider zerknijmy. Nowatorskie katapulty na nowym chińskim lotniskowcu. Fujian to najnowocześniejszy lotniskowiec, jaki mają w swojej marynarce Chiny. Lotniskowiec ma pozwolić Chinom operować na otwartym oceanie i daleko od swoich wybrzeży. Także dlatego, że będą mogły z niego startować samoloty nowego typu. Chiński Fujian jest pierwszym lotniskowcem spoza USA, który używa zaawansowanego systemu katapult elektromagnetycznych. Państwowe media podają, że z pokładów Udzian będą operować samoloty wielozadaniowe, drony i samoloty wczesnego ostrzegania. Uwolnić rzeki, Hiszpania rozważa wyburzanie zapór, by przeciwdziałać suszy. Susza panująca w Hiszpanii spowodowała, że jak bumerang wróciła dyskusja tocząca się wokół rządowego programu wyburzania tam i zapór wodnych. Celem programu jest uwolnienie rzek, by mogły wrócić do swych naturalnych koryt i utworzenie warunków. Do przywrócenia tam życia biologicznego. Hiszpania przewodzi w Europie zarówno pod względem liczby barier fizycznych na rzekach, jest ich prawie 30 tysięcy, w tym 1250 dużych, jak i, i w ich usuwaniu. Według danych Ministerstwa Transformacji Ekologicznej w Madrycie w 2021 roku na hiszpańskich rzekach zburzono 108 zapór. W 17 krajach Unii usunięto w tym czasie 239 struktur, w tym 76% poniżej 2 metrów wysokości. W Szwecji 40, we Francji 39. Zgodnie z rządowym dokumentem, żyjące rzeki, sztuczne bariery spowalniają przepływ substancji odżywczych i osadów w dół rzek i do morza, co powoduje utratę ziemi w deltach i piasku na plażach. Dodatkowo prowadzi to do fragmentacji środowiska naturalnego i zasolenia rzek, a także blokuje przepływ gatunków wędrownych, jak węgorze czy łososie. Stan rzek ma wpływ na klimat, głosi dokument. Ropa WSA tanieje po słabych danych makro z Chin. Zaraz zobaczymy, jak aktualnie kształtuje się cena za baryłkę ropy. Ceny ropy na giełdzie pali w Nowym Jorku rozpoczęły nowy tydzień od spadków notowań po tym, jak dane makro z Chin zbudziły na rynkach obawy o kondycję gospodarki tego kraju. Jak nie wiesz o czym mówię, no to te dane są na grupie Telegram. Link do niej znajdziesz bezpośrednio również w komentarzu. Inwestorów niepokoją najnowsze dane makroekonomiczne z Chin, które wskazują na nierównomierny powrót do ożywienia u tego największego na świecie importera rób naftowej. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin w kwietniu wyniósł 49,2 punkta wobec 51,9 punkta miesiąc wcześniej. Podano w wyliczeniach Biura Statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 51,4 punkta, a warto przypomnieć, że wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej kurczenie się branży. Oferta JP Morgan na First Republic, przyjęta przez regulatora, i to jest bardzo ważna informacja, która powstrzymała wręcz ten kryzys, który wiemy, że w bankowości w Stanach miał miejsce. Również robiłem o tym dodatkowe materiały, czy to na jednym, czy to na drugim kanale. Tak więc, możesz się z tym zapoznać. Analizowaliśmy te wykresy i widzieliśmy te wręcz krachy. Które zresztą dzisiaj również miały miejsce właśnie na kursie First Republic Bank. Również podrzucałem to na Twitterze. First Republic Bank przyznał, że w niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów klientów. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów zaakceptowała ofertę JP Morgan dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank, podał w komunikacie amerykański regulator. Kurs akcji First Republic Bank spada w poniedziałek w handlu przedsesyjnym u WSA o 44%, czyli mamy do czynienia z krachem. JP Morgan zyskuje w handlu przedsesyjnym 3,2%. Łącznie aktywa First Republic Bank Wynosiły 229,1 miliarda dolarów, a depozyty były na poziomie około 103,9 miliarda dolarów. Tak więc jestem ciekawy, czy to się rozlało dzisiaj po rynku w Stanach, czy też nie. Za chwilkę to na podsumowaniu zobaczymy. A teraz kolejna informacja z Biznes Insidera. W dobrych czasach. Nabierasz złych nawyków. 99-letni inwestor ostrzega przed burzą, a chodzi oczywiście o tego pana. Raczej powinien ci on być znany. Charlie Munger, amerykański inwestor giełdowy, ostrzega przed nadchodzącą burzą na amerykańskim rynku nieruchomości komercyjnych. Jak powiedział, ceny nieruchomości spadają, a amerykańskie banki są pełne złych kredytów. Komentarz 99-letniego inwestora, wieloletniego partnera inwestycyjnego Warrena Buffeta, pojawia się w momencie zawirowań w amerykańskim systemie bankowym. Nie jest tak źle jak w 2008 roku, powiedział w wywiadzie dla Financial Times Charlie Munger, wiceprezes funduszu Bafeta. Kłopoty zdarzają się w bankowości tak jak kłopoty zdarzają się wszędzie indziej. W dobrych czasach nabierasz złych nawyków, dodał. Ocenił, że amerykańskie banki są pełne złych kredytów. Które przy spadku cen nieruchomości są podatne na zagrożenia? No i zobaczymy, jak to się rozleje po rynku. A teraz lećmy dalej. Zobaczmy, jak obecną inflację w naszym kraju ocenia członkini RPP. Koniec 2023 roku lub nawet wczesną jesienią. Wówczas, zdaniem członkini RPP Gabrieli Masłowskiej, inflacja może osiągnąć poziom jednocyfrowy. Spadkowy trend inflacji może być już trwały, powiedziała ekonomistka PvP Lublin. Mamy najniższy wskaźnik inflacji od maja ubiegłego roku 14,7% w kwietniu. Znaczy nie ma się z czego cieszyć. Inflacja spada już od grudnia systematycznie, więc wydaje się, że jest to tendencja trwała, powiedziała. Nie oznacza to, że ceny nie rosną. Dokładnie. One rosną nadal, ale rosną wolniej, a więc jest to pierwszy sygnał, że inflacja wygasa. Że wygasają czynniki, które podtrzymują wzrost cen. Liczymy na to, że zejdziemy do poziomu inflacji jednocyfrowej pod koniec bieżącego roku, a nawet może. Już wczesną jesienią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętajmy, że inflacja, jakakolwiek by ona nie była dodatnia, jest dla nas tragiczna. Potrzebujemy deflacji. Popatrzmy dalej, co się dzieje, jeżeli chodzi o kolejne ważne wypowiedzi. Dąbrowski z RPP. Inflacja spada szybciej niż zakładaliśmy, dlatego jeśli utrzyma się tempo, to RPP po wakacjach może bardzo poważnie rozważać obniżanie stóp procentowych. Wskazał sobotę w posad niósł członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski. No raczej nie jest to dla nas zaskoczenie, no bo wiemy, że zbliża się wielkimi krokami okres wyborczy i mieliśmy taką ankietę na karcie społeczność, gdzie raczej chyba nikt nie miał wątpliwości, że spodziewamy się takiego ochłapu przed wyborami, czyli kosmetycznej obniżki 100%, na przykład o 25 punktów bazowych. A raczej pretekst się pod to znajdzie. Zresztą już budują narrację pod to. Polacy nie wierzą, że rząd poradzi sobie z inflacją. Tak wynika z sondażu SW Research dla RPPL. W sondażu zapytano, czy wierzy pani pan, że obecny rząd poradzi sobie z wysoką inflacją w Polsce. Na tak zadane pytanie tak odpowiedziało 17 ponad% respondentów, odpowiedzi nie udzieliło 67,6% badanych. Zdania w tej kwestii nie ma 15,3% respondentów. Chyba czas zrobić sobie podobną ankietę. Zapraszam do aktywności na karcie społeczność. Pewnie jutro się ta ankieta pojawi. I popatrzmy dalej. Polski zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy uchylony. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że planuje uchylenie krajowego zakazu importu towarów rolnych z Ukrainy, gdyż w jego miejsce regulacje unijne. W piątek Komisja Europejska uzgodniła w krajach członkowskich, w tym z Polską, unijne środki ochronne. Nowy miesiąc wystartował, zobaczmy jakie nastroje panują na globalnych rynkach. Na indeksie strachu i chciwości widzimy poziom 62, i chciwość, która cały czas się utrzymuje. Dzisiaj w świecie sporo krajów ma jednak wolne od rynków. Stany jak najbardziej pracują, tak więc tak wygląda mapa poszczególnych państw. A my skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na Stanach Zjednoczonych, gdzie sesja, przypominam, w momencie, kiedy to nagrywam, cały czas trwa w najlepsze i jeszcze dużo tutaj może ulec zmianie. Jak widzimy dzisiaj Amazon cofa w tym momencie 1,8%, Tesla traci 1,5%, Meta traci 84%, Nvidia odbija 3,2%, tak więc tutaj ładnie JP Morgan wspomniany wcześniej w materiale zyskuje ponad 3%. No to zerknijmy co ciekawego dziś na topowych indeksach. A tutaj jak widzimy, ropa rzeczywiście w dniu dzisiejszym spada, chociaż popatrzmy, od tych szczytów zaliczyła już dosyć ciekawą przecenę. W tym momencie, jak to nagrywam, baryłka kosztuje 79 dolarów. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, Niemcy oczywiście mają dzisiaj wolne, ale dla przypomnienia znajdują się bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o nasdaq no to zaczyna nam się delikatna cofka, chociaż jak widzimy, oni wybili swoje poprzednie tutaj szczyty. W tym momencie, jak to nagrywam, mamy poziom 13212 punktów. Na SP500 też, jak widzimy, próba wybicia nastąpiła, chociaż jeszcze. Poprzednie cienie nie zostały przetestowane, i widzimy, że w tym momencie jeszcze na zielono 4174 punkty się utrzymuje. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tutaj też mamy próbę nadbicia, jeszcze na zielono 34179 punktów. Russell, małe spółki, jak widzimy, 1773 punkty i też delikatny plusik utrzymują. No to popatrzmy na metale. A tutaj, jak widzimy, srebro kosztuje 24, prawie 25 dolarów za uncję i zalicza potężny dump, bo jak widzimy, po tej Cieniu próbowali to wyciągać, ale w tym momencie odpadają. Zresztą podobnie zachowuje się złoto, które też wyciągało dzisiaj dosyć znaczące swoje poziomy. 1984 dolary za uncję w tym momencie i mamy cofkę. Chociaż popatrzmy, w jak ciekawym rężu przez ostatnie dni złoto się porusza. Waluty również pracują. Popatrzmy na kurs franka, który dzisiaj eksplodował do, eksplodował do góry 4,68. Funcik też mocno do góry 5,24. Euro do góry mocno 4,60. Czy dolar też do. Do góry mocno 4,19. Jednym słowem, to nie jest dzień złotego, który po prostu się nam osłabia. Eurodolar, popatrzmy sobie, tutaj mamy Cowkę 1,09. I jeżeli chodzi o krypto, no bo wiadomo, że krypto to jest jedyny rynek, który pracuje dla nas 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i warto wiedzieć, co tutaj się dzieje. Update obecnej sytuacji zrobiliśmy w portfelu. Jest to dostępny materiał już w portfelu. Warto tam oczywiście zerknąć. Co się ciekawego dzieje na indeksie strachu, mamy chciwość i poziom 63. No skąd ta chciwość? No to zerknijmy na zachowanie. Topowej dziesiątki, jeżeli chodzi o e, bieżącą sytuację. Bitcoin kosztuje 28446 446 dolarów i cofnął w ciągu ostatniej doby aż 4,5% i to nic, nic dobrego. Ethereum też spada 4,6%, sztuka kosztuje 1841 dolarów. W topowej dziesiątce również znacząco spada np. przykład Cardano 6%, czy na przykład Hex 7% i 7% Solana. W największych y, mm, zmianach w topowej setce mamy Pepe. Czy jakiś memkoń się pojawił, który urósł w ciągu doby aż o 67% i wbił się do topowej setki. Znajduje się na 90. miejscu, tak więc no wygląda to dosyć ciekawie. Zresztą możesz dać znać w komentarzu, co sądzisz o tego typu projektach i czy ewentualnie załapałeś się na ten szaleńczy ride. Potem mamy również tutaj, jak widzimy, WBNB 2,6% na plusie, potem BGB 2,5% czy Binance Coin 2,19%. Jak widzimy wzrostów dzisiaj jak na lekarstwo. Z drugiej strony najmocniej leci ICP, traci prawie 10%, CFX 8%, czy FTX token 7,7%. ,7. Skoro nie było naszego spotkania przez ostatni czas, no to zerknijmy jeszcze na interwał tygodniowy i tutaj wspomniane wcześniej PP zyskało w ciągu interwału tygodniowego 352%, BTT 46%, czy Render Token 34%, ale też nie mamy tutaj zbyt zawrotnych wybić, w topowie oczywiście, serce. Z drugiej strony najmocniej spadał w ciągu ostatnich 7 dni Hex aż 17%, PancakeSwap Swap 10% czy XDC Network 10%. Tak więc, jak widzimy, również zmienność na rynku krypto jest obecna. Przy okazji przypominam, że dostęp do podstawowych giełd jeszcze na głównym kaflu kanału, tutaj dostęp do Babita, OKExa czy też Kangi. Pozostałe giełdy znajdziesz w opisie i zachęcam do aktywności w naszych głosowaniach na karcie społeczność, gdzie pod spodem op Oczywiście, tutaj głosowania dotyczącego najbliższej podwyżki 100% w Stanach znajdziemy na przykład e, Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej w ciągu 10 lat jak uważasz, pamiętamy tę informację tutaj mamy 1200 oddanych głosów i nie 65% głosujących, tak więc widzimy, że zdecydowana przewaga e, tutaj e, tej odpowiedzi dodatkowo NBP z rekordową stratą, jak to oceniasz 997 oddanych głosów negatywnie 66% głosujących e, potem Mika obejmuje kryptowaluty, tak więc stała się to faktem w Unii Europejskiej, 674 głosy pozytywnie 20 Negatywnie 58%, ma to gdzieś 27%. Pamiętajmy, że regulacji w świecie krypto nie unikniemy i trzeba wyczekiwać tych regulacji, w szczególności płynących z poszczególnych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, czy też co będzie się działo w Azji, w tym również na rynku chińskim, bo to będzie dosyć ciekawa rozgrywka, której potrzebujemy. Przy kolejnym cyklu krypto, który nadchodzi wielkimi krokami. I GPW dzisiaj nie pracuje, tak więc kończę ten materiał w tym miejscu. Trzymam kciuki za wyniki, pozdrawiam serdecznie i zapraszam oczywiście już jutro na nasze kolejne spotkanie. A przypominam, że jutro sesja na GPW jest normalnie, w trzeciego również jej nie będzie, a powoli zbliżamy się do tych najważniejszych informacji, o których mówiłem w moim poprzednim nagraniu na moim drugim kanale i tam Cię zapraszam. Link do niego znajdziesz bezpośrednio w opisie czy też w komentarzu. Trzymaj się!